Wyobraźcie sobie stok oraz narciarza zjeżdżającego slalomem. Niech stok będzie wykresem pewnej funkcji dwóch zmiennych, a narciarz będzie poruszającym się punktem. Weźmy przekrój tego wykresu w pewnej płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny układów współrzędnych, na przykład w płaszczyźnie 0xz. Poprowadźmy styczną do wykresu w pewnym punkcie. Tangens kąta nachylenia tej stycznej jest równy pochodnej cząstkowej funkcji f względem zmiennej x. Analogicznie będziemy określać pochodną cząstkową funkcji f względem zmiennej y. Wystarczy, że weźmiemy przekrój wykresu w płaszczyźnie 0yz. Pochodne te nazywamy pochodnymi pierwszego rzędu. Zauważmy, że jeśli obliczymy wartości jednej z pochodnych cząstkowych w każdym punkcie, to uzyskamy kolejną funkcję, również dwóch zmiennych, której pochodne także możemy policzyć. Możemy w ten sposób sformułować pojęcie pochodnych cząstkowych wyższych rzędów. Mówiąc bardzo ogólnie i formalnie, pochodną cząstkową pierwszego rzędu pochodnej cząstkowej rzędu n nazywamy pochodną cząstkową rzędu n plus 1. Dla przykładu, pochodna cząstkowa pierwszego rzędu pochodnej cząstkowej pierwszego rzędu jest pochodną cząstkową rzędu drugiego. To, co dotychczas powiedzieliśmy o pochodnych funkcji dwóch zmiennych, odnosi się również do funkcji większej ilości zmiennych. Choć już nie tak łatwo to sobie wyobrazić. Jako przykład może posłużyć prognozowanie pogody. Każdy z parametrów pogody, jak na przykład temperatura, jest funkcją wielu zmiennych, takich jak położenie, czas, temperatura, ciśnienie i wielu innych. Namiastką wykresu takiej funkcji są mapy pogody, które widzimy na co dzień w telewizji. Pochodne cząstkowe opisują wiele zjawisk zachodzących wokół nas. Modele opisujące te zjawiska zawierają tak zwane równania różniczkowe cząstkowe, w których obiektami, jakie chcemy znaleźć, to znaczy rozwiązaniami, są funkcje wielu zmiennych. Spróbujmy zacząć od odrobiny historii. Jednym z klasycznych zagadnień prowadzących do równań różniczkowych cząstkowych jest model drgającej struny. W XVIII wieku badaniem jej zachowania zajmowało się kilku wybitnych matematyków – D'Alembert, Euler, Bernoulli i Lagrange. Okazało się, że korzystając z praw mechaniki, można opisać wychylenie poszczególnych punktów struny w czasie właśnie za pomocą równania różniczkowego cząstkowego. Co więcej, znane jest jego rozwiązanie. Drgająca struna jest przykładem obiektu jednowymiarowego. Można jednak opisać za pomocą tego samego równania obiekty o większej liczbie wymiarów. Na przykład dwuwymiarową drgającą membranę lub trójwymiarową sprężystą bryłę. Innym niezwykle ważnym przykładem problemu prowadzącego do równań różniczkowych cząstkowych jest zagadnienie rozchodzenia się ciepła. Model opisujący zmieniający się w czasie rozkład temperatury w przestrzeni wywodzi się z praw przewodnictwa ciepła, dokładniej prawa Fourier. Nazwa pochodzi od francuskiego matematyka i fizyka Józefa Fourier. Można z jego pomocą wyprowadzić równanie różniczkowe cząstkowe nazywane równaniem przewodnictwa ciepła. Ten dość długi napis bardzo często upraszcza się, wprowadzając tak zwany operator Laplace'a równy sumie drugich pochodnych po wszystkich kierunkach przestrzeni. Zauważmy, że nazwy tych równań wywodzą się z pierwotnych problemów fizycznych, które opisywały. Jednak wachlarz ich zastosowań jest bardzo szeroki i nie ogranicza się tylko do tych szczególnych problemów. Począwszy od zachowania się obiektów kosmicznych, poprzez zjawiska pogodowe na Ziemi, aż do ruchu cząsteczek. Wszystkie te zjawiska opisywane są właśnie za pomocą równań różniczkowych cząstkowych. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Słońce, najbliższa nam gwiazda, przyczyniło się do powstania życia na Ziemi. Na co dzień Słońce widzimy jako białą kulę światła nad naszymi głowami. Tymczasem na jego powierzchni zachodzą burzliwe procesy mające wpływ na nasze życie. Tak zwana słoneczna pogoda podlega wielu prawom. Wśród nich istotne znaczenie mają równania Maxwella oraz równania przepływu, czyli ważne równania różniczkowe cząstkowe.
na pierwszy rzut oka wyglądają dość strasznie, ale dzięki nim jesteśmy w stanie zrozumieć otaczający nas świat. Również pogoda na Ziemi, jej gwałtowne zmiany opisywane są za pomocą równań cząstkowych. Obliczenia numeryczne uwzględniające wiele parametrów, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie czy prędkość wiatru, są istotnym sposobem rozwiązywania układów nieliniowych równań różniczkowych i pozwalają na przewidywanie pogody na kolejne dni. Organizm człowieka jest niezwykle skomplikowany. Nie sposób opisać go za pomocą pojedynczego układu równań. Z tego powodu rozpatruje się pojedyncze fragmenty. Praca ludzkiego serca jest efektem skomplikowanych wyładowań elektrycznych zachodzących w jego komórkach. W połączeniu z wyrafinowaną geometrią sprawiają, że serce pompuje krew do wszystkich zakątków naszego ciała. Rozchodzenie się tych wyładowań jest oczywiście opisywane wieloma równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Również krew wypływająca z serca podlega prawom sformułowanym w postaci równań różniczkowych. Dzięki nim można nie tylko modelować przepływ krwi w zdrowym organizmie, ale także projektować narzędzia medyczne służące poprawie funkcjonowania układu krwionośnego. Należą do nich np. stenty, czyli drobne rurki, których zadaniem jest udrożnienie zatkanego naczynia. Główną rolę odgrywają tu równania Navieras-Stokesa, opisujące przepływ substancji płynnych. Równania Naviera-Stokesa, nazwane na cześć Claude-Louis Naviera, francuskiego inżyniera i fizyka, oraz George'a Stokesa, brytyjskiego matematyka i fizyka, wywodzą się, jak każde znaczące prawo fizyczne, z drugiej zasady dynamiki Newtona. Przyjmują jednak dodatkowo jedno bardzo ważne założenie. Materia, z której składa się badany płyn, nie ma budowy cząsteczkowej, to znaczy dyskretnej, ale ciągłą. Kłóci się to z tym, czego nauczyliśmy się w szkole na lekcjach chemii i fizyki. Jednak w bardzo dobry sposób oddaje charakter zjawisk, jakie zachodzą w cieczach. Z równaniami Naviera-Stokesa wiąże się wiele ciekawych zagadnień, które możemy zaobserwować w dowolnym poruszającym się płynie. Dym unoszący się znad papierosa, z początku stabilny, pasmowy, mówiąc językiem matematyki laminarny, bardzo szybko zamienia się w chaotyczny, turbulentny. Podobne zjawisko obserwujemy nad kominami przemysłowymi, gdzie smugi dymu ulegają ruchowi wirowemu. Również krew płynąca w naszych żyłach ulega zjawiskom turbulencji. Postać, w jakiej występują, jest bardzo skutecznym testem jakości zastawek sercowych u pacjentów z chorobami kardiologicznymi. Skomplikowany charakter tych zjawisk sprawia, że równania Naviera-Stokesa są bardzo trudne do rozwiązania. Często znalezione numerycznie rozwiązanie okazuje się niestabilne. To znaczy, że nawet drobne zaburzenie powoduje utratę faktycznego rozwiązania. Jest to jeden z powodów, dla których stosuje się uproszczone modele, w których równania Naviera-Stokesa przyjmują mniej złożoną postać. Równania te znajdują wiele zastosowań w mechanice płynów i opisują mnóstwo zjawisk występujących w przyrodzie. Są także niezwykle interesujące również z czysto matematycznego punktu widzenia. Do dzisiaj nie udowodniono, że równania Naviera-Stokesa w trzech wymiarach, a więc opisujących rzeczywiste zjawiska, mają przy danych warunkach początkowych rozwiązania i że rozwiązania te są gładkie. Jest to jedno z siedmiu zagadnień matematycznych nazywanych problemami milenijnymi. Ogłoszone zostały w 2000 roku przez Instytut Matematyczny Kleja. Za rozwiązanie każdego z nich zostanie przyznana nagroda w wysokości $1 000 000. Do dzisiaj rozwiązano tylko jedną z hipotez milenijnych. Równania Naviera-Stokesa są problemem, z którym nie tylko matematycy, ale również fizycy i inżynierowie zmagają się już prawie 200 lat.